Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, rozdział 5, od wersetu 12? Jest tutaj omawiany problem grzechu dziedzicznego. Ta druga część listu do Rzymian ukazuje nam problem grzechu dziedzicznego. W liście do Rzymian, pierwszy rozdział od 1 rozdziału 18 wersetu do 5 rozdziału 11 wersetu, apostoł Paweł zajmuje się grzechami, złymi uczynkami ludzi. Udowadnia przy tym, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i to czyni ich winnymi przed Bogiem. Następnie wyjaśnia, że każdy wierzący jest usprawiedliwiony przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Problem grzechów został rozwiązany przez Jego krew, przez Jego dzieło odkupienia na krzyżu Golgoty. Jest to drogocenna krew Chrystusa, baranka bez wady i jakiejkolwiek skazy. Problem grzechu dziedzicznego, czyli naszej grzesznej natury, przedstawiony od Rzymian 5:12, rozwiązuje śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Na pierwszym planie nie jest Jego krew, ale Jego śmierć. Jakże mocne jest znaczenie Jego śmierci. Mamy tak jakby dwie rodziny ludzkie. To o tym nam mówi list do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset do 21 wersetu. W tym fragmencie, w tym odcinku rozważania pokazane są dwie rodziny wraz z ich głównymi przedstawicielami. Tak pokazuje nam to list do Rzymian. Są to właściwie dwa rody lub dwie grupy ludzi. Obaj przywódcy popełnili pewien czyn, który ma dalekosiężne skutki dla członków ich rodzin. I to można powiedzieć tak, że pierwsza rodzina to jest rodzina Adama pierwszego, więc Adam jest głową pierwszej rodziny, a głową drugiej rodziny jest Pan Jezus Chrystus. Dzieło, które zostało dokonane, to w przypadku pierwszej rodziny, czyli pierwszego Adama, to upadek. A druga rodzina, rodzina Pana Jezusa Chrystusa, to dzieło Pana Jezusa Chrystusa w postaci dzieła wykupienia. Skutek, konsekwencja dla pierwszej rodziny to śmierć. Skutek dla drugiej rodziny to życie. Są to ważne fundamenty tego fragmentu. Chciałbym, abyśmy wszyscy, czytając list do Rzymian, podjęli się wysiłku rozważenia tego werset po wersecie. I tutaj pierwsze stwierdzenie. Grzech jest na świecie. Tym zajmuje nam się Rzymian 5:12. Grzech jest na świecie. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. W tym miejscu, w tym wersecie, w tym wierszu, chodzi o upadek człowieka w ogrodzie Eden i jego zasadnicze konsekwencje dla całej ludzkości. Przez człowieka, przez Adama, grzech pojawił się na świecie. Adam, on zgrzeszył, przekraczając jedyne przykazanie Boże, albo mówiąc inaczej, wszystkie przykazania Boże, jakie wtedy były. Więc to jest akurat zawsze tak samo, że jak ktoś przekroczy choć jedno przykazanie Boże, przekracza wszystkie przykazania Boże. Adam przekroczył wszystkie przykazania Boże, albo mówiąc inaczej, zgrzeszył, przekraczając jedyne, jedno przykazanie Boże.
Dlatego światem i ludźmi zawładnął grzech jako zasada. Zawierają się w tej zasadzie dwa złe elementy: pożądliwość i przemoc. Pożądliwość to skłonność do niemoralności. Przemoc to skłonność do nadużywania siły. Ponieważ grzech pojawił się na świecie, wszystkich ludzi czeka śmierć. To jest nieuchronny skutek upadku. Istoty ludzkie muszą umrzeć. Jakże straszna i pozbawiona jakiejkolwiek nadziei jest śmierć bezbożnych. Na końcu tego wersetu dodano, bo wszyscy zgrzeszyli. Umieramy nie tylko z powodu grzechu dziedzicznego, który w nas mieszka, ale dlatego, że sami również zgrzeszyliśmy. Każdy człowiek jest obciążony osobistą winą za swój własny grzech, swoje własne grzechy. Rzymian 5:13-17 umieszczone są w pewnym komentarzu, albo są pewnym komentarzem. Pokazują one, że konsekwencje grzechu Adama w ogrodzie Eden nie dotknęły jedynie jego samego. Ale miały niszczące skutki dla całej ludzkości. Natomiast ważniejszym faktem jest śmierć Chrystusa, która ma szersze i bardziej błogosławione oddziaływanie. I trzeba się przyjrzeć czasowi przed nastaniem prawa. Tutaj pomocny będzie zapis z listu do Rzymian, 5 rozdział. Od 13 do 14 wersetu. Już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Wersety te wyraźnie pokazują, że grzech pierworodny jest w każdym człowieku. Adam zgrzeszył, przekraczając Boże przykazanie. W czasie po Adamie, aż do prawodawstwa na Synaju, grzech istniał nadal, choć nie zaliczony do przewinień, to jednak Bóg go potępiał. Dowodem na to była śmierć. Tak było również w kolejnych epokach, eonach, dyspensacjach, gdy nie było jeszcze prawa i Bóg nie uznawał grzechu za przewinienie. Różne okresy w historii potwierdzają, że człowiek był i pozostał grzeszny i nie jest w stanie się zmienić. Niektórzy ludzie pracują nad sobą, aby promować to, co w nich jest dobrego. Zarówno dawniej, jak i dziś sądzili, że osiągają niezwykłe rezultaty. Taka teoria to oszustwo. Człowiek jest grzeszny i zdeprawowany i nie ma w nim nic dobrego. Adam jest nam przedstawiony jako obraz tego, który miał przyjść. Pozostaje on w przeciwieństwie do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tego, który miał przyjść. Jako głowa pierwszej rodziny wskazuje na drugą głowę, na Chrystusa Jezusa Pana. Kontrast polega na tym, że w Adamie wszyscy ludzie umierają, a w Chrystusie Jezusie Panu wszyscy wierzący zostają ożywieni. W liście do Rzymian, 5 rozdział, od 15 do 17 wersetu, Paweł apostoł pokazuje w różnych porównaniach,
że dar łaski w Chrystusie jest większy niż skutki zła w Adamie. Kolejna kwestia to są trzy przeciwieństwa. Tak, bo są przeciwieństwa. Pierwsze przeciwieństwo jest zapisane, objawione w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 15. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Przez upadek Adam skazał swoją rodzinę na śmierć. Przekroczył Boże przykazanie, a dramatyczne następstwa tego nieposłuszeństwa trwają do dziś. Ludzie umierają. Człowiek, Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus, człowiek, Pan Jezus Chrystus obdarzył swoją rodzinę przeobfitą łaską. Dokonał dzieła odkupienia na krzyżu, a jego rezultatem jest to, że ludzie mogą dostąpić Bożej łaski. Wielu przyjęło ten dar, wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Cudowne szczęście móc stanąć na gruncie Bożej łaski. Miej łaskę w centrum. Drugie przeciwieństwo jest objawione w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 16. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Z powodu grzechu Adama na jego rodzinę spadło w konsekwencji potępienie, czyli wieczne oddalenie od Boga. Jakiż to jest straszny los. Ponieważ Chrystus Jezus, Pan na krzyżu, wziął na siebie przewinienia wielu wierzących, przyniósł sprawiedliwość do swojej rodziny. Jak wielkie były jego cierpienia w trzech godzinach ciemności. Jak wspaniała jest jego miłość. Trzecie przeciwieństwo między Adamem a Chrystusem jest objawione w Rzymian 5 rozdział 17 werset. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Przestępstwo Adama spowodowało, że nad jego rodziną zapanowała śmierć. Śmierć okrutnie panuje nad ludzkością. Nikt nie może jej uniknąć, a ona uderza, kiedy chce. Pan Jezus Chrystus daje swojej rodzinie zdolność rządzenia. Tak będzie w przyszłości, bo mówi o tym objawienie Jana, 22 rozdział, werset 5. Taka jest różnica w stosunku do tego, co pozostawił nam Adam. To nie śmierć będzie nami rządzić, ale to my będziemy rządzić pewnego dnia. Jakże wielka jest obfitość łaski i dar sprawiedliwości.